Słuchajcie, zaraz połowa października. A co tu się dzieje? Wszystko gicior, to jest nic. Brugmansję obejdziemy najpierw. Patrzcie. No szaleje. Kwitnie. Pierwsza kwitnie. Żółta, która nie chciała w ogóle kwitnąć przez cały sezon. Podwójna. No, może zdąży, w co wątpię, ale może zdąży. Brugmansja podwójna. Różowa. No bez komentarza, no zaczyna puszczać pełno pąków. No porąbało im się trochę w tym klimacie moim, borowikowym, o. I tu, i tutaj, tu następny wyłazi jakiś, no pogięło, ale to nic. Potrójna brugmansja, też cała w pąkach kwiatowych. Nie, to jest szaleństwo po prostu. Klimat porąbany, a nie, to jest jeszcze z tej obok, zobaczcie. Ale trzeba będzie to wykopywać powoli, nie wiadomo czy to się uda. Chociaż obejdziemy tak szybko, pokażę wam co jeszcze stoi. Figi oczywiście, czy dojrzeją, wątpię. Wszystko pójdzie na straty. A myślę, że jeszcze z miesiąc to bym wpierdzielał te wszystkie figi. No ale niestety. Nic na to nie poradzimy, że taki kijowy mieliśmy sezon ze startem. No nic, zobaczymy co to będzie w przyszłym roku. Odrostki trzeba będzie na wiosnę poodcinać. Coś tam poukorzeniamy. Patrzcie, kto pamięta brugmansję, którą non-stop pomrowy żarły. 3 razy była zjedzona, albo i nawet 4. I co? Nie ma już ślimonów teraz. Żyje. Żyje brugmansja w tych spodniach. W ogóle komedia. To ostatnio pokazywałem, że tutaj robię porządeczki powoli. Trzeba będzie jeszcze, pomidory są do pozbierania. Tak to wygląda. Małe laski oczywiście stoją. Kolokazja stoi. Nagram na dniach o niej film. O, bananki już tutaj niektóre czekają, żeby w razie przymrozków wynieść. Tych mi szkoda, żeby je zmroziło, a tych mi nie szkoda. Liście prawdopodobnie pojadą do kombinatu konopnego. Część Maciej spróbować, czy da się pozyskać z nich włókna, chociaż Musa Tekstyli zdaje włókno, ale to też są takie, jak się wyschnie, włókniste. Część pościnam, a część zetnie mróz. Także te 3 egzemplarze jeszcze, ten Maurelas i tam trzeci, będą do wykopania. Reszta bananów Sikimensis, tak jak mówiłem już nie raz. Basioki i tutaj ten Itinerans Indiaform, teraz go ładnie widać. Nie, tak? Itinerans Indiaform? Dobrze mówię. Zostają w gruncie. Po odpowiednim zabezpieczeniu też będą filmy. To będzie to, czyli cytrynka będzie stała tutaj co najmniej do przymrozków. Bambaryłki sobie dalej wiszą. 3 razy obrywałem jej kwiaty. 2 razy. 3 raz znowu chcę kwitnąć. Mistrzostwo świata. Po prostu ta cytryna to jest mistrzem świata. Plumerie jeszcze tu stoją. Trzeba będzie niedługo je wyciągnąć z ziemi. I powiem wam od razu, że w szklarni dużo piękniej rosną. Dużo ładniejsze są. No jednak klimat jest tutaj do dupki. Chociaż ja chyba je dosyć późno też wyniosłem. Te. O, słoneczko wyszło akurat. Arundodonax co najmniej 3,5 metra. Ale dopiero moc zaczęła się teraz. Teraz zaczęły wychodzić konkret grubasy. I tutaj, ale to już niestety w przyszłym roku będę musiał dokończyć. Palmy pójdą do piwnicy, którą aktualnie sprzątam. Daktylowiec kanaryjski. Tak powinien wyglądać właściwie, a nie szarpi druty, co są ledwo żywe i podpierane. Tak, taki musi być grubasek, żeby to ładnie sobie rosło. Waszyngtonia też czeka. No i kolokazje wszystko już tam w wiaderkach. Tej kurde dawkowałem nawozu, ale już przecież jest za chłodno. Zaczynają dojrzewać owocki. Słabo, są jeszcze niedobory. Znając życie, dojrzeją te owoce, myślę, do stycznia gdzieś tak. Pożyjemy, zobaczymy. Tamarillo, które wykopałem, jest wszystko ok. Dwa dni temu? Nic się nie dzieje. Tutaj kolokazje sobie czekają. Joli, ogródeczek kwiatkowy. Wszystko gicior. O. Tutaj ta brugmansja, którą wykopałem, nic się nie dzieje, wszystko git, fajnie znoszą kopanie. Można je śmiało wykopać do donicy, aby zostawić większą bryłę korzeniową, wtedy nic jej nie będzie. Szkło jakieś, kurde. O, juka rostrata, proszę bardzo. Tam palmusek, który będzie okrywany w tym roku, będą poradniki. Także spoko, paulownia oksytre, paulownia piękna, cały czas jest wielgachna. No i co, i tak by było, a tu jeszcze maureli zielony. I ten, o, Helens hybryd. Liść puszcza, byle jak. I tu puszcza już zdrowy, ale myślę, że to z czasem po prostu odpadnie.
Tu drugi helensik strasznie w tym roku rosły. Nie wiem, czy w przyszłym roku będę kombinował coś z tym. Pożyjemy, zobaczymy. No i basjoki z tyłu. I to by byłoby na tyle. Takie szybkie obejście. A tu jeszcze piękne są. Miałem nagrać o nich osobno. To jeszcze tam z tyłu sobie zajrzymy. O, patrz ta, jakie liście leżą. Leżą liście. No, basjoczki. Też na pewno zostaną. Grube pały się, tak ta po lewej bynajmniej. Kolejna paulownia z tyłu. No, przymrozków u mnie jeszcze nie było. To wszystko sobie ładnie działa, nie? Proszę ja was. Trójklapowy winobrusz, jak się nie mylę. Zobaczcie, jakie ładne skobany. Obrósł tu całą ścianę. Szkoda, że liście nie zostają na cały sezon. Zrzuca je, nie? On się bardzo dobrze czepia ściany. Jak ktoś lubi takie coś, to śmiało kupujcie. Ja go mam już 10 lat, co najmniej. Malinki się kończą. O, widzicie? Tutaj odtąd, z południa. Może wiatraki tam widać. Wieje zawsze tutaj. Zresztą słychać pewnie trochę. No i efektem jest ta paulownia. Kurde, liście jej tam ostro pomiotało. Zobaczcie tu, jak te banany wystają. Ja jak berety z tym. Folio szklarnia, czy jak to nazwać tutaj w ogóle. Tak to wygląda. Nad szklarenią. Tam z przodu, nie? Nie tutaj te. Paulownie też będzie to wszystkie liście trzeba poskracać. Oczywiście. Będzie co sprzątać po tych paulowniach, bo to wielgachne liście są. Zresztą no te to już w ogóle są wielgachne. No, dobra, słuchajcie, to byłoby na tyle. Tak więc kończę film. O, to będzie obornik za rok. Piękny. Kończę film. Trzymajcie się. Do zobaczenia.